Oryginalnie w skrzydle budynku po prawej stronie była wozownia, natomiast w skrzydle po lewej stronie była stajnia. Teraz te miejsca na terenie pałacu w Winnej Górze zyskają nowe życie. Trwa tam remont budynków z początków XX wieku. Już pod koniec roku każde z tych pomieszczeń będzie miało konkretne przeznaczenie. W wozowni będzie sala wielofunkcyjna. Ona będzie przeznaczona zarówno na wystawy czasowe, jak i kameralne koncerty, czy też konferencje. W dawnej stajni będzie przestrzeń dla gastronomii, która mam nadzieję z czasem zostanie wynajęta przez restauratora i będzie tutaj działała regularna restauracja, ale na to mamy jeszcze jakby sporo czasu. Całe poddasze, które pierwotnie było strychem, zostanie zaadaptowane dla pracowników administracji pałacu. Pracuję aktualnie w sekretariacie. Jestem bardzo podekscytowana pracą w nowym miejscu. Na poddaszu będą wszystkie pomieszczenia administracyjne, więc myślę, cały nasz zespół i ja nie możemy się doczekać. W jednym z remontowanych pomieszczeń będzie mieściła się wystawa obrazująca życie generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Będziemy prezentować właśnie postać generała Jana Henryka Dąbrowskiego jako żołnierza, jako postać związaną z militariami, także ma się pojawić broń lub repliki broni z epoki. Jako pałac mamy w tej chwili mundur, który jest też mundurem, repliką munduru generalskiego właśnie z armii napoleońskiej, taki, który mógł nosić Jan Henryk Dąbrowski. Pracownicy budowlani podczas remontu przypałacowych budynków dbają o to, by nie zmarnowały się żadne elementy, które będzie można jeszcze wykorzystać. Nie wyrzucamy żadnych okien, żadnych tych starych rzeczy, co tu mamy. Dachówkę nawet mamy zdeponowaną na paletach, także staramy się być nic, kontener na budowie u nas jest pusty po prostu. Uroczyste otwarcie wyremontowanych pomieszczeń planowane jest na przełomie listopada i grudnia. Inwestycja kosztuje ponad 4 300 000 zł. Pieniądze przekazał Wielkopolski Urząd Marszałkowski.